To jest program Temat Dnia. Piotr Otremski, dzień dobry. W studiu Monika Rogozińska, dziennikarka, pisarka, współzałożycielka polskiego oddziału The Explorers Club. Dzień dobry, pani Moniko. Dziś porozmawiamy o ekstremalnych wigiliach Bożego Narodzenia w Himalajach i w Karakorum i nie tylko. Bo trudno sobie to może wyobrazić w kontekście ostatnich warszawskich grudniów, ale są takie miejsca na ziemi, i nie jest to Betlejem, gdzie w Wigilię Bożego Narodzenia jest biało od śniegu. Ale najpierw zapytam o rok 81. Podobno najtrudniejsza Wigilia w pani życiu to Tatry nasze polskie i schronisko w Dolinie Pięciu Stawów. Tak, moja najtrudniejsza Wigilia, najstraszniejsza, to było rzeczywiście Wigilia samotna. W całej Dolinie byłam sama. Na straży schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. A ja już wtedy byłam ratownikiem mieszkałam już w Tatrach. Stan wojenny zastał mnie w Zakopanem. Byłam przewodniczącą Solidarności kilku schronisk. Pierwszy odruch oczywiście było jechać do domu, do Warszawy, do rodziny. No bo nic nie działało, tylko Chopin i grał i upiorny generał powtarzał komunikat w czarnych okularach. I wtedy, kiedy szłam do komendy milicji po przepustkę, to wtedy ktoś mnie zawiadomił, że mnie szukają. No i potem było jakieś tam ukrywanie się. I potem koledzy przemycili mnie, a koledzy ratownicy wtedy były takie łazy. W środku się siedziało iluś tam ratowników, wszyscy w tych puchach, czapkach, kapturach, więc nie było widać, kto jest kto, że jest tam między nimi kobieta. A to zresztą było okropne, dlatego że Tatry zostały zamknięte, a w okolicach Wierchu Porońca tam był punkt kontrolny, ale ściągnęli takich, żeby nie było kumoterstwa, bo się znają wszyscy. W związku z tym tam w Tatry ściągnęli z jakichś nizin żołnierzy, a tych z Tatr, z rejonu Podhala wysłano gdzieś z kolei na niziny. I nie zapomnę nigdy, kiedy był ten punkt kontrolny. Ja siedziałam w głębi, zostały otwarte drzwi, oczywiście buchnęła para od naszych oddechów, nie było nas właściwie widać w tym. I zobaczyłam przerażonych młodych chłopaków. To byli żołnierze, którzy nagle zostali wrzuceni w wielkie śniegi, wielkie lasy. No rzeczywiście widziałam wielkie ich przerażenie. W każdym razie koledzy mnie wysadzili przy wodogrzmotach i to było niesamowite, dlatego że szlak nie był przetarty, było dużo bardzo śniegu, no nikt nie chodził, Tatry zamknięte. I szłam w tym głębokim śniegu w kierunku Doliny Pięciu Stawów i im dalej od ludzi, tym bardziej czułam się bezpieczna. Im głębszy śnieg, im gorsze warunki, tym ja się bardziej czułam bezpieczna. I samotnie Doliną Roztoki. To było normalne, ale to nam zafundował generał, że im dalej od ludzi, tym bezpieczniej. Czyli to była ucieczka do schroniska. To była ucieczka do schroniska, do którego... To nie był dyżur ratowniczy. Nie, to była ucieczka do schroniska, z którym byłam związana, w którym byłam głęboko związanym wolontariuszem. Pracowałam, mieszkałam już i w związku z tym, że ja byłam jakby z zewnątrz, z Warszawy, a w schronisku było niewiele osób, bo nikogo nie wpuszczano, było zbyt odcięte, więc krzeptowscy, świętej pamięci Andrzej i Józek, no wtedy wysłali jakby personel do domów na swoje święta i sami zeszli. Ja zostałam samioteńka na Wigilię z psem i półdzikim kotem, czekając, aż się odezwą do mnie. I jakby tam miałam dopiero poczucie zupełne bezpieczeństwa, bo było ciężko się dostać. Zresztą to w ogóle był taki czas, że jeżeli były zamiecie, zadymki, to było całkiem bezpiecznie, bo to było już zupełnie odcięte. Plus można było w razie czego, gdyby ktoś przyszedł niepożądany, no to można było gdzieś, no dolina duża. W XIX wieku Tatry, Podhale to była taka enklawa wolności, zwłaszcza dla twórców z Warszawy, z Królestwa Polskiego, ale jak się okazuje w stanie wojennym też. I rzeczywiście tam ciężko. Tam dopiero przybyły w styczniu. Niesamowity był ten
początek, właśnie jak był stan wojenny, styczeń, luty, po 20 dni, 20 parę dni przepięknej pogody, wielkie śniegi. To było tak, że pogoda była, jak nie było zadymki, to jak człowiek założył ślad przez dolinę, to ten ślad długo się utrzymywał i dopiero w pewnym momencie pojawiły tam się, no bo nawet trudno było tej granicy pilnować, ale pojawiły się specjalne zespoły MSW, oddziały, no ci, którzy między innymi w kopalni Wujek byli i w Warszawie szkołę pożarniczą strzelali, a zdobywali. To było generalnie bardzo trudne, dlatego że w tych pięknych śniegach, w błękitnym niebie, tej nieziemsko pięknej przyrodzie. Rozumiem, że gdyby nie stan wojenny, to by była jedna z najpiękniejszych Wigilii pomimo tej samotności. Nie byłabym samotna, dlatego że myślę, zwykle już tam na czas Wigilii przychodzą turyści, przychodzą ludzie, no personel też jakoś zostaje, w związku z tym bardzo piękny jest czas też w schronisku. To teraz zapytam o te trudności już zupełnie natury fizycznej. Wigilię w Himalajach i w Karakorum, to największe ekstremum wigilijne, jakie pani przeżyła? To są najtrudniejsze wigilie, ale pod innym względem. A co prawda w stanie wojennym też nie można było dzwonić, nie działały linie, nie było wiadomo, co się dzieje z rodzinami i tak dalej. Ale łatwiej było z Karakorum się dodzwonić, czyli łatwiej mi było z Chin od północnej strony, pierwsza wyprawa pod K2, zimowa od północnej, łatwiej mi było z Nepalu, z Gniazda, wyprawa na Makalu, Gniazdo Ośmiotysięczników, Everest, Lhotse, Makalu i łatwiej mi było z Pakistanu, świata islamu, Nanga Parbat, dodzwonić się, bo miałam telefon satelitarny, oczywiście, i to już w ogóle, to było nic. Poza tym, że zimno, bo temperatury bardzo niskie, minus 30 stopni, huraganowe wiatry, to, ale jeszcze w grudniu tak strasznie nie jest, to się dopiero zaczyna tak naprawdę na początku stycznia. No, zamrożonym jajkiem można zabić człowieka. Bo właśnie, to jest... ja się zastanawiam, co skłania człowieka do tego, żeby święta Bożego Narodzenia spędzić w tak ekstremalnych warunkach, w namiocie, gdzie bryłę zmarzniętą żółtego sera trzeba rąbać czekanem, a lód rozmrażać w menażce, żeby w ogóle się napić czegokolwiek. No w człowieku zawsze, zawsze to jest w ludziach, to znaczy taki gen ciekawości, gen odkrywania, to dziecko ma od dziecka, które wszystkiego musi dotknąć. W pieleszach, nie, przy zastawionym stole. Nie, ciekawość się zwiększa, gdyby tego nie było, byśmy siedzieli w jaskiniach, obgryzali kości. Nie, ciekawość się zwiększa, nie latali na Marsa. Ciekawość. To jak wyglądała ta Wigilia w namiocie? Choinka była? Oczywiście. Co więcej, my choinkę przynosimy, bo na tych wysokościach, gdzie jesteśmy, choinek nie ma. Więc choinkę przywozimy, no niestety sztuczną, z Polski, ale też niesiemy przez te góry, łańcuchy górskie, doliny, śniegi, mrozy, lody i lodowce. Niesiemy kruche bombki, ozdoby choinkowe, które muszą być, opłatek. Wieszamy różne rzeczy, na przykład haki nieduże na choince. Karabinki. No to co jest nieduże, więc jeszcze są takie oznaki. Oczywiście, no jeśli chodzi o ryby, to są rybki w puszce rozmrażane we wrzątku, bo to wszystko zaraz przymarza. Ale do talerza. Ale to rarytas w Himalajach. Oczywiście, bo ciężki, więc to się takich rzeczy normalnie nie nosi, bo to jest bardzo ciężkie, transport kosztuje. I jest zawsze złożenie sobie życzeń. Ale to jest taki dzień, nigdy nie udało mi się, żeby koledzy, bo ja zwykle jedyną byłam kobietą na tych wyprawach z kolegami. Monika Rogozińska. Niech, tak. To zaraz o to zapytam. Tak, ale nie udało mi się zmusić kolegów, żeby kolędy śpiewali. Dlaczego? Bo to jakby naturalnie, że chciałoby się, bo albo jesteśmy przy ognisku, albo jesteśmy w namiocie mecie, zależy gdzie. Dlatego, że to jest taki dzień, w Himalajach szczególnie, po pierwsze, ustawia się kolejka wielogodzinna do telefonu satelitarnego. Teraz każdy ma telefon, ale wtedy był jeden. Więc dosłownie, w środku tych gigantycznych gór stoi kolejka do namiotu, w którym jest telefon satelitarny, bo ludzie dzwonią. Bo to jest dzień, w którym się tak strasznie odczuwa samotność, tak głęboko, tak boleśnie, że
trudno się cieszyć. To jest dzień, Wigilia przed Bożym Narodzeniem, ale tak, nie ma kapłana, nie ma mszy, nie ma, jest tęsknota, jest tak straszna tęsknota. Ale jest ta potrzeba duchowa? Polscy himalaiści to ludzie pobożni? Nie będę się wypowiadała Ale czy ta atmosfera przeżywania właśnie narodzenia pańskiego, a nie tylko spotkania towarzyskiego? Ja myślę, że problem w ogóle z himalaistami, czy z człowiekiem, który tak wysoko sięga gór, jest problemem, niech mi to wybaczą, teoretyzuję, jest problemem jednak jakiejś pychy. Nawet nieuświadomionej, bo człowiek jest tak blisko na tych szczytach Pana Boga, że mu jakby, to jest bardzo częste, niepotrzebny jest Kościół. Wystawia Pana Boga na próbę? Nie, niepotrzebny jest mu Kościół, a w związku z tym nie wie, co to są sakramenty. Dlatego, że to jest takie poczucie mistyczne, gdzieś w bliskości Stwórcy i jakiegoś absolutu jest. W związku z tym jakby etap pośredni, to bardzo często widzę, że jest jakby niepotrzebny, więc dlatego na przykład... o to pytam, bo ludzie Tatry z reguły, ci, których znam, jednak niosą ze sobą tę potrzebę właśnie obcowania z przyrodą i z Bogiem. Msze święte odprawiane na halach, czy gdzieś nawet na przełęczach, to jest wręcz norma. Są najpiękniejsze na świecie właśnie. I uczestniczyłam w takich. Ale tam daleko i tak wysoko, może to kwestia niedotlenienia, ale poczucie bliskości tego absolutu jest ogromne i bardzo często jest redukowane, jakby mówią, Pan Bóg tak, już Kościół mi niepotrzebny. Ale jak mówię, nie chcę generalizować, bo nie można generalizować, każdy indywidualnie. Natomiast jest to taki dzień szczególny w Himalajach, kiedy po pierwsze się bardzo tęskni, a po drugie troszkę ma klimat zaduszkowy. Dlaczego? Dlatego, że wspomina się tych, którzy odeszli. To jest jakiś, wspomina się Wigilię, kto przeszedł, bo zimowy himalajzm jest typowy, no, Polską był specjalnością. A przy okazji wspomina się tych, co odeszli. I ja zresztą miałam taką nawet jedną Wigilię, którą zaczęłam od zapalenia światełka, które przyniosłam w plecaku z Polski. Przywiozłam lampki, dlatego, że pod Makalu miałam namiot obok grobu, bo w bazie zginął, były ogromne opady, ale nie zimą. Zimą na ogół są huraganowe wiatry, a mniejsze opady śniegu, chociaż różne przeżyłam zimy. I na wyprawie były tak ogromny opad śniegu, że na dawnej wyprawie polskiej, że wspinacz, himalaista, alpinista, który leżał chory w namiocie, po prostu nocą został przyduszony z wałami śniegu. Tak niewielkie zbocze, a jednak spadła, urwała się jakaś deska. Śnieg był tak ciężki, że udusiła go, zabiła. I jego pochowano pod obok ogromnego głazu, który tam jest w bazie. Koledzy wystukali, wytłukli w tej skale, wystukali napis, imię i nazwisko. Andrzej Młynarczyk. I pierwsza, mając grób tego człowieka w bazie, już jadąc, wzięłam ze sobą lampkę, wiedząc, że trzeba będzie zapalić. Od tego zaczęła się Wigilia. No i od takiej modlitwy, a potem dopiero życzenia i siedliśmy do stołu. Powiedzieliśmy o choince, o bombkach, o opłatku. To wszystko rzeczywiście sprawia, że pewnie jakaś jeszcze namiastka... Jeszcze było sianko słynne. I o sianko chciałem zapytać. Jak to z tym siankiem było? Sianko było słynne i to już chyba opowieść wiele razy, która gdzieś krąży w powietrzu. I w książce. I w eterze, i w książce też. No bo to było słynne sianko, które wiózł Maciek Berbeka. To powtarzajmy w takim powtarzajmy, razie. Dobrze. Otóż wyprawa Andrzeja Zawady i wyprawa, która wówczas do Nepalu, czy w ogóle do Azji najtaniej jeździło się Aeroflotem. Więc była przesiadka w Moskwie, a miała być zimowa wyprawa, miała być Wigilia. W związku z tym Maciek Berbeka wziął ze sobą sianko, które miało być pod obrusem w bazie.
No bo tam już też pod śniegiem może... A i z Polski sianko wziął. No i to sianko zostało zauważone, bo delikatnie gdzieś je osobno miał. Zostało zauważone w Moskwie podczas kontroli. Zrobiła się awantura draka, że pewnie wiezie haszysz. Próbowali koledzy tłumaczyć, że do Nepalu haszyszu się nie wiezie. No już nie tłumaczyli, że jeżeli to raczej odwrotnie to robią inni. Natomiast... Ale była cała kontrola. Była cała kontrola, pies, ale pies to mało obwąchiwał, ale celniczka najpierw, zanim był pies, najpierw celniczka po prostu wzięła to siano i zaczęła przeżuwać, próbując. No, widocznie była wyspecjalizowana, więc to była dość komiczna sytuacja, dlatego że patrzenie na tę baryśnią krasawicę, która żuje to siano, no ostatecznie ich wypuszczono. Wigilia w Karakorum, Wigilia w Himalajach, a Adwent w Peru. Co to za przeżycie? Tak, Adwent w Peru i wówczas zobaczyłam dopiero, jak wyjątkowi też są nasze zwyczaje dodatkowo, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, nam się wydaje wszystko normalne, że tak jak jest, tak jest. Nie, my mamy przepiękne zwyczaje, których trzeba strzec. I takim zwyczajem są roraty. Ponieważ ja jestem przyzwyczajona do rorat dominikanów, dopiero niedawno się dowiedziałam, że to ojciec Jan Góra, jakby tę całą formę tych rorat, przepięknych, kiedy w ciemnym kościele tylko się jest ze świecami i kiedy to jest czas, kiedy ma się przecież szaty adwentowe, mają swój kolor, a tymczasem to ranno poświęcone, bo to jest rano, dominikanów o 6 rano, msza święta, poświęcona Matce Bożej i kiedy mają kapłani te jasne szaty. I to jest takie misterium niesamowite z tymi świecami. Przepiękna oprawa. I ponieważ bardzo tęskniłam, a ja jestem uzależniona od tych rorat i cały rok się czeka, nie tylko ja, bo do dominikanów walą ludzie z wózkami, z dziećmi, no tłum przed 6 rano, jeszcze godzinki za 5:40. I naprawdę tłum wali. I sprawdziłam to, bo byłam teraz w Krakowie na roratach. Tam też, tylko że chyba byłam najstarsza w całym kościele, bo sama młodzież, studenci. O! Ja, nie jak chodzę. Się pojawiłam tam, no to jestem w Cusco, wspaniałe serce Imperium Inków, na wysokości 3400, Andy, cudowne, przepiękne kościoły. No i zaczęłam pukać do jednego, drugiego, trzeciego. Tu są dominikanie, tu franciszkanie, tu jezuici, że ja proszę o roraty. Patrzą na mnie jak na idiotkę. Nie wiedzą, o co chodzi. Nie ma rorat. Nie ma rorat. U nas są roraty, tam nie ma rorat. Bo my jesteśmy tylko punktem na mapie. Rzeczywiście mamy tylko swoje zwyczaje. Mamy przepiękne, których trzeba chronić, tak jak nasza Wigilia. Nie myślmy, że to, co te zwyczaje, które są, są na stałe. To znaczy, chodzi o to, że naprawdę trzeba jak skarb narodowy chronić. Ja też spędziłam Adwent w Stanach Zjednoczonych, a w stanie Rhode Island, na wybrzeżu nad Atlantykiem i między Bostonem a Nowym Jorkiem. I tam jakby ten czas Adwentu wyznacza komercja. To znaczy, najpierw mamy święto dziękczynienia, to jest czwartek, tam ostatni czwartek listopada, a następnie symboliczna nazwa. Piątek to jest czarny piątek u nich. Black Friday. A święta to holidays. Holidays, ale Black Friday, czarny piątek. Na czym to polega? Na tym, że w nocy są obniżki cen i ludzie szturmują do sklepów. Skąd to przyszło do nas? Stamtąd. Czyli Adwent wyznacza dzień komercji, czyli dzień sprzedaży nocnej. Wtedy ludzie się rzucają do sklepów. I uwaga, koniec świąt. No przecież u nas się święta Wigilia, niektórzy już nie wytrzymują i też dla dzieci wcześniej tę choinkę, no żeby się nacieszyć tym. Potem pierwszy dzień świąt, drugi, potem jeszcze trwa, potem niektórzy trzymają do Matki Boskiej Gromnicznej cały styczeń. Tak, lubimy celebrować i to ale jest... Ale nacieszyć się tym, nacieszyć. A tymczasem coś, co widziałam w Rhode Island, 26 czy 7, 26 przychodzi grudnia moment, że tylko wtedy jeżdżą wozy, śmieciarki, zbierają choinki za darmo.
potem trzeba już płacić, żeby się jej pozbyć. W związku z tym mamy Wigilię, pierwszy dzień świąt i drugiego do widzenia. Zmieniamy dekoracje, bo się zaczyna już dekoracja noworoczna. Pani Moniko, koniec. Pozwoli pani, że jeszcze do Peru wrócę. Tak. Pani jako pierwsza prowadziła wycieczki albo pielgrzymki, nie wiem jak pani to zdefiniuje, do Pariacoto. To miejsce, gdzie męczeńską śmiercią dwaj polscy franciszkanie zginęli. Tak, i teraz było zresztą w czasie jakby adwentu, przeżyłam to w Krakowie, akurat była rocznica ich beatyfikacji. Tak. Ojciec Zbigniew Strzałkowski i ojciec Michał Tomaszek. Tak, i wtedy to, co ja zrobiłam, bo oni byli w 91 roku zamordowani przez Świetlisty Szlak, ja w imieniu jakby pod egidą oddziału polskiego The Explorers Club otwieraliśmy różne szlaki turystyczne. I wtedy z Elżbietą Dzikowską poprowadziłyśmy turystów, wtedy jeszcze nie pielgrzymów, turystów, szlakiem bardzo szeroko. To było takie otwieranie różnych nowych rzeczy. A była też i Kolka, kanion Kolka, zejście pierwsze takie przez Polaków odkryte, przepłynięty. Były różne miejsca i z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO w Peru. I ja się uparłam, że trzeba do tego dołączyć Pariacoto, czyli to wygląda niesamowicie, dlatego że Peru to jest ponad 2000 kilometrów najpierw wybrzeża Oceanu Spokojnego, potem jest pustynia, potem się trzeba wspiąć na Czarną Kordylierę. Przy czym te Andy nieraz tymi suwami gruzowo-błotnymi zjeżdżają do tego prosto, do oceanu. I Pariacoto jest na tej Czarnej Kordylierze. Ona jest, nazywają czarną, bo tam nie ma śniegu, bo jest za nisko, ale do wysokości 4000 jeszcze ziemniaki rosną. I wygląda tak troszkę jakby przykryć taką kołderką z patchworków, z takich kwadracików, przykryć tych pól, tą całą kordylierę. Potem się dopiero zjeżdża i jest biała kordyliera, wyższa, ośnieżona. A potem się znowu zjeżdża, jest dżungla górzysta i amazońska. Ale tam wtedy, jak jechaliśmy, to ta droga to jeszcze była bita taka droga. Teraz jest podobno asfalt. I nic nie było. To znaczy, wjechało się na ryneczek tej wioski. Bieda straszna. Nie było wtedy wówczas kapłana. Myśmy, ktoś nam otworzył ten kościół, żeby stanąć przy grobach. I wiem, bo teraz jak byłam na mszy, opowiadał ich kolega, kapłan, który sprawował mszę, który znał i przyjaźnił się i był razem w seminarium. I mówił, że skarżyli się miejscowi, tym franciszkanom, że Bóg o nich zapomniał, dlatego że modlą się, ale żyją tak samo w biedzie. Ojcowie ci franciszkanie misjonarze, oczywiście tam i wodę, i naukę, i jakaś pomoc medyczna, oni to wszystko organizowali najpierw na tym poziomie, ale tłumaczyli tym miejscowym, żeby się modlili, pracowali, ufali Bogu, że przyjdzie czas, że będzie dobrobyt. I po ich zamordowaniu pomału zaczęli przyjeżdżać pielgrzymi. Teraz szczególnie jeszcze po beatyfikacji. I w tym miasto, w tej wsi, na tej Czarnej Kordylierze wysoko, bardzo biednej, w tej chwili powstały hoteliki, powstały restauracyjki, powstały sklepy. Miejscowi zaczęli żyć na tym posiewie tej polskiej krwi, zaczęli lepiej żyć. Nieznane są zamysły Boże. To jest tak, to jest rzeczywiście niesamowite, ale... Pani Moniko, tak. A Wigilia w tym roku w kraju czy za granicą? Ale oczywiście, że w domu, zresztą... Nareszcie? Czy to już tradycja? Nie, to... Bo z tych opowieści wynika, że zawsze gdzieś Wigilia... Nie, z Peru też przyjechałam. Nigdzie nie zaskakuję, z Peru też przygnałam na Wigilię, ale ja mam na szczęście dwóch wspaniałych synów, którzy od dziecka, bo zawsze razem robiliśmy, odkąd tylko potrafili, tam w Makutrze i tak dalej, to razem robiliśmy Wigilię. I w momencie, jak ja wyjeżdżałam, a to była też moja praca, te wyprawy, byłam korespondentem wtedy Rzeczpospolitej czy Radia Telewizji, to też była moja praca. Ja też w ten sposób pracowałam na ich szkołę, edukację, no na życie. To,
to oni sami urządzali tę Wigilię. Mamy taki stary, taki tak jakiś mój kalendarz, i tam te wszystkie zatłuszczone przepisy są i dopisane. I to jest taka, przepraszam, Biblia nasza wigilijna ze wszystkimi przepisami. Jeszcze, nie wiem, dziadka łóżka z Wilna, wileńskie, które są szczególne, a i kutia, coś tam jeszcze, babci. Także przepisy są, a to jest przepis na przykład tania babka kryzysowa babci i różne takie. Więc moi synowie robili dla rodziny. Także poza tym, jak ja wyjeżdżałam, to zawsze miałam taki... mogłam codziennie dzwonić do domu. Codziennie przez telefon satelitarny. Na to mi pozwalała redakcja. I także na wywiadówki dzwoniłam. No generalnie na bieżąco wszystkie sprawy. I myślę, że też ta moja nieobecność, której dzisiaj żałuję oczywiście, natomiast pomagała też moim synom. Oni wiedzieli, że muszą liczyć na siebie. W związku z tym byli o wiele bardziej wobec siebie solidarni w czasie mojej nieobecności. Ja kiedyś pamiętam telefon tam z dużej wysokości, z lodowca, kiedy był okropny wiatr i trzymam ten namiot i dzwonię do domu i słyszę głos syna. Synowie byli wtedy w szkole podstawowej. A moja babcia się opiekowała, moja mama opiekowała się nimi. I mamo, przyjedź, zwróć nam wolność. Monika Rogozińska, dziennikarka, pisarka, powiem to, podróżniczka. Nie, proszę nie nazywać mnie podróżniczką. Każde życie jest podróżą. Powiedziałem to po to, żeby pani zaoponowała. Dziękuję każde bardzo. Każde życie jest podróżą. Piotr Odrębski, to był temat dnia. Do zobaczenia.